Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz on odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Przysłuchując się rozmowie Jezusa z kobietą kananejską, ma się wrażenie, że Jezus jest osły, opryskliwy i pogardza ową kobietą. Na podstawie tej jednej sceny moglibyśmy powiedzieć, że z pewnością nie jest dżentelmenem. Trzeba nam jednak pójść nieco głębiej w tekst, gdyż sama powierzchowna lektura do niczego więcej nas nie doprowadzi. Z kontekstu całej wypowiedzi wynika jasno, że Jezus wystawia na próbę wiarę owej kobiety. Początkowe odrzucenie miało wydobyć na wierzch prawdziwą, głęboką motywację kobiety. Jezus w ten sposób pokazuje nam, że nie mamy niczego oceniać zbyt powierzchownie. Czasem ten, kto jest dla nas obcy, kto wyznaje inne wartości, ma inną mentalność, kulturę lub wyznanie, może nas zawstydzić swoją miłością i wiarą. Łatwo jest przyczepić etykietę innym ludziom. Łatwo ich odtrącić, wyłączyć z naszej społeczności. O wiele trudniej zrozumieć, docenić to, co w innych jest dobre i przyjść z pomocą wtedy, gdy jej inni potrzebują. Jezus przekracza nasze ludzkie stereotypy. On uczy nas, że wartość człowieka mierzy się na inne sposoby niż tylko podobieństwo do nas samych. Ci, którzy na pozór wydają się dla nas obcy, tak jak kobieta kananejska wydawała się obca dla apostołów, mają więcej wspólnego z nami, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka. Każdy z ludzi jest przecież dzieckiem Boga, a zatem każdy jest moim bratem lub siostrą. Odrzucając innych ludzi i traktując ich jako obcych, a nie jako moich braci i siostry, negujemy prawdę o Bożym Ojcostwie. Starajmy się szukać raczej tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. W ten sposób odnajdziemy pokój i miłość, których nam dziś tak bardzo brakuje.